obecność tutaj pana prezydenta, zawodowców, z szefem muzeum na czele. Przyjaciół też również naszej kultury. Oczywiście wspaniałą młodzież. Dziękuję, że się przyszli. No i oczywiście media, dziennikarze. Program naszego otwarcia jest następujący. Członkowie zarządu, pan Roman Kaleta, zaraz opowie króciutko o naszej organizacji, o naszej fundacji. Eliza opowie o projekcie. A pan prezydent otworzy tą wystawę. Ona już się otworzy. Ale... Ta wystawa jest dwumiejscowa. Jedno tutaj, drugie tam. Przestawili. Zrobimy jak trzeba. Zaczynamy. Roman. Dzień dobry państwu. Dwa słowa chciałbym powiedzieć o fundacji. Fundacja imieniem Alfreda Wieruszkowalskiego powstała troszkę więcej niż rok temu, czyli 5 kwietnia zeszłego roku, czyli jesteśmy młodą fundacją, biedną fundacją. To jest nasz pierwszy taki wydatek duży, spory na takie dwa takie kubiki, w których przedstawiamy dzieła Alfreda Kowalskiego, które nie są własnością muzeum. Po co żeśmy to zrobili, to powie Eliza. Chciałbym powiedzieć, że właśnie Henryk Owsiejew jest wiceprzewodniczącym rady naszej fundacji, współzałożycielem. My z Elizą jesteśmy w zarządzie i działamy tak operacyjnie. Przygotowujemy się do następnych eventów, które będą z okazji roku Alfreda Wieruszkowalskiego, o którym powie Eliza. Może pan prezydent, bo to wspólne są pewne dzieła. Tutaj szefowa kultury też w tym uczestniczy. Także nasza fundacja jest, jak powiedziałem, młoda, biedna. Zapraszamy do wstąpienia. Jakby ktoś chciał deklarację, to ja i Eliza je posiadamy. Także zachęcamy do wstępowania i działania w celu szerzenia szeroko pojętej kultury. Ja tyle dziękuję. Proszę Elizę, powie o zamyśle tej wystawy plenerowej. Szanowni Państwo, myślę, że to jest najlepsza okazja, najlepsza sytuacja do tego, żeby powiedzieć, jak wspaniałym malarstwem dysponujemy, jak wspaniałym malarzem jest Alfred Wieruszkowalski. Nigdy za dużo dobrych słów. Od 150 lat mniej więcej, plus minus, to malarstwo zachwyca, budzi podziw i wzrusza. Mimo że świat wielokrotnie się zmienił, przeżył różne dramatyczne sytuacje, stał się zupełnie inny, to malarstwo ciągle jest nam bliskie. Dlaczego? Dlatego, że ta twórczość dotyka takich najczulszych stron naszego jestestwa. Ono ma za zadanie, to jest jego funkcja, wzruszać, przekazywać emocje, zachwycać swoją urodą. I myślę, że w ten sposób to malarstwo broni też najważniejszych wartości, które niesie ze sobą sztuka. Jako odbiorcy lubimy od czasu do czasu czegoś się bać, pod warunkiem, że wiemy, że to się dobrze kończy. Lubimy zamyślić się o zmierzchu nad zawiłościami życia, wiedząc, że świat wokół nas jest przyjazny. Lubimy poczuć taki wiew swobody, wolności, życiowej siły, wiedząc, że wszystko stoi przed nami. I to wszystko właśnie jest w obrazach Alfreda Wieruszkowalskiego. Te piękne śniegi, te wspaniałe zielone pola, oddane z takim pietyzmem, ale nie drobiazgowością, służą temu, żeby poruszyć w nas te emocje, żeby wzbudzić w nas te przeżycia. Profesor Maria Poprzęcka kiedyś powiedziała, że malarstwo Alfreda
Mariusza Kowalskiego pokazuje tą jasną stronę życia. I bardzo się z tym zgadzam. Uważam, że rzeczywiście tak jest. I to jest właśnie ta siła tego malarstwa, bo jaki świat jest, to wszyscy wiemy. A potrzebujemy takich chwil właśnie piękna i wytchnienia. Zamysłem wystawy, bo przed jej przygotowaniem rozmawialiśmy o tym, było to, żeby pokazać te prace, których na co dzień nie ma w Muzeum Okręgowym. Oczywiście znajdziecie Państwo kilka prac, które są w muzeum, ale to dlatego, że nie sposób było zrobić wystawy o wieruszu, nie pokazując jego związków z Suwalszczyzną. Dlatego są pejzaże suwalskie, są do oglądania, do podziwiania. Mam nadzieję, że mój zachwyt dla tego malarstwa przy rozumieniu wszystkich jego uwarunkowań podzielą także mieszkańcy Suwałk, ci, którzy jeszcze nigdy nie byli w muzeum, oraz wszyscy przyjezdni. Wystawa stoi w takim miejscu, że mam nadzieję, że każdy ją będzie miał okazję obejrzeć. Dziękuję serdecznie i proszę pana prezydenta o otwarcie wystawy. Czy mogę? To jeszcze bardzo, tutaj nie, to prezes. No. Jeszcze to. Proszę państwa, z powitań ciąg dalszy. Mamy tutaj wspaniałą Anię Naszkiewicz, radną samorządu województwa podlaskiego. Mamy słynnego piłkarza, kiedyś, teraz europosła, Tomka Frankowskiego. No i mamy też słynnego. A jeszcze mogę zagrać. Jacka Niedźwiedzka. Panie prezydencie, proszę teraz o sakramentalne słowa otwarcie. Szanowni Państwo, cieszę się niezmiernie, że Muzeum Okręgowe w Suwałkach wychodzi na zewnątrz. Tak, Pani. Panie muzeum! Brawo, brawo, nie, brawo! Nie. Dzieła malarskie. Kolekcja dzieł Alfreda Wierusza Kowalskiego jest największa gdzie? Suwałka, Muzeum Okręgowym. Ale to jest fajna sprawa, że dajemy szansę naszym mieszkańcom, żeby w tej przestrzeni miejskiej podziwiali te wspaniałe prace tego wybitnego artysty, malarza, Monachijczyka, który przecież urodził się w naszym mieście, tworzył te piękne dzieła, bardzo realistyczne, co ja lubię, bo podziwiamy zwierzęta, konie, wilki, przyrodę i to jesteśmy bardzo blisko tej przyrody na co dzień i w tych pracach możemy podziwiać no, te wszystkie detale, które autor, czyli Alfred Wierusz Kowalski, przenosił na płótno. Fundacja jest młoda, tak jak Roman tutaj mówił, fundacja jest biedna, co podkreślił chyba dwukrotnie, ale fundacja ma swoją rolę do spełnienia. Mecenas kultury, kultury tej najwyższej, poprzez promocję dzieł Alfreda Wierusza Kowalskiego, to myślę, że fundacja jest odpowiednio jednostką do promowania właśnie tych świetnych prac i wsparcia Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Bo pani Lica jest na co dzień pracownikiem Muzeum Okręgowego w Suwałkach i fajnie się składa, że mamy taką inicjatywę jak fundacja. Dziękuję Henryku Tobie, bo jesteś drugim mecenasem kultury Suwałk, ale również i mecenasem sportu za Twoją działalność taką społeczną, wspierającą suwalski samorząd. Panie i panowie, szanowni państwo, wystawę poświęconą pracom Alfreda Wierusza Kowalskiego w roku urodzin Alfreda Wierusza Kowalskiego, bo obchodzimy 175. rocznicę urodzin, uważam za otwartą. Dziękuję bardzo.
chciałam tylko powiedzieć. Czy może ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Ja chcę jedno słowo powiedzieć. Ja chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy młodą fundacją, ale bardzo bogatą w pomysły, inicjatywy i z wielką wiarą w przyszłość. Dziękuję. Poseł jeszcze słowo. Szanowni Państwo, ja chciałbym z tego miejsca pogratulować organizatorom otwarcia tej wystawy. I wprawdzie przyznam się bez bicia, że nie znałem Alfreda Wierusza Kowalskiego, natomiast pani Eliza jego działalność i sztukę wyjaśniła w 100% bardzo jasno i klarownie i doskonale już teraz rozumiem i zagwarantować, że jeśli będę mógł kontynuować swoją misję w Parlamencie Europejskim, to raz do roku można zorganizować wystawę prac i tutaj chciałbym poprzez fundację zaprezentować pracę pana Alfreda Wierusza Kowalskiego w Parlamencie Europejskim w przyszłym roku bądź w kolejnych. W zeszłym roku miałem możliwość zaprezentowania pracy Kopernika, który był w zeszłym roku, jak dobrze pamiętamy, Europejskim Rokiem Mikołaja Kopernika. Także zapraszamy do Strasburga albo do Brukseli. Panie pośle, trzymamy za słowo. Tu takie, żeby zapamiętać. Taki malutki gadżecik. Proszę bardzo. Możemy coś chcecie to? Może. Oni zadowoleni do szkoły. Ale może inne. Bardzo dziękuję wszystkim. Myślę, że przyjmujemy zaproszenie pana europosła i do Strasburga, i do Brukseli. Dziękuję bardzo. Też jedzie.